Przygotowanie zgłoszenia patentowego. Pewien inżynier wynalazł urządzenie automatyzujące naklejanie znaczków pocztowych na dużą ilość kopert. Wynalazca dobrze zna dziedzinę urządzeń do znaczków pocztowych i jest pewien, że na rynku nie istnieje podobne urządzenie. Zgłasza się on do rzecznika patentowego po pomoc w opatentowaniu wynalazku. Rzecznik patentowy znajduje informacje o urządzeniach do znaczków pocztowych w stanie techniki, ale urządzenie, które chce opatentować wynalazca, jest wyraźnie nowe w porównaniu do już istniejących, a różnica pomiędzy nimi wyraźnie spełnia kryterium wynalazczości. Rzecznik patentowy prosi wynalazcę o dostarczenie mu wszystkich informacji technicznych i rysunków. Po kilku spotkaniach Rzecznik Patentowy wie już, jak opisać wynalazek i rozpoczyna przygotowanie zgłoszenia patentowego. Rzecznik Patentowy wie ze spotkań z wynalazcą i z przeglądu stanu techniki, jakie są główne różnice pomiędzy wynalazkiem a elementami stanu techniki. Biorąc je pod uwagę, przygotowuje zastrzeżenia patentowe. Zastrzeżenie niezależnie będzie odnosiło się do ogólnej wersji wynalazku, przedstawionej w opisie szczegółowym. Zastrzeżenia zależne będą ochraniały bardziej szczegółowe wersje, oparte na prototypach urządzeń do znaczków pocztowych, które wynalazca już opracował lub które zostały opisane w części zgłoszenia patentowego zawierającej przykłady. Te konkretne wersje zostały również opisane jako przykłady wykonania, znajdujące się w szczegółowym opisie zgłoszenia patentowego. Dostarczone przez wynalazcę rysunki techniczne są modyfikowane w taki sposób, by spełniały wymagania Urzędu Patentowego, m.in. odnośnie numeracji części urządzenia do znaczków pocztowych. Zastrzeżenia będą się odwoływały do numeracji podanej na rysunkach. Po stworzeniu opisu szczegółowego rysunków i zastrzeżeń rzecznik patentowy przygotowuje streszczenie wynalazku w oparciu o zastrzeżenia. W tym cel wynalazku to jest problem, który zostaje rozwiązany dzięki danemu wynalazkowi. Następnie rzecznik patentowy opracowuje opis powiązanych elementów stanu techniki, który będzie stanowić wprowadzenie do zgłoszenia patentowego, a także skrót, który zostanie opublikowany na stronie tytułowej zgłoszenia.